O, dziś zapraszam na film. Jak będę przygotowywał kostki do formy, zobaczcie, to wszystko było cięte z takiego profila. To ze skarbów uratowanych od huty. Formy wykonuję jeszcze czasem z aluminium, ale ja robię wszystkie ze stali. Nie wiem, jaki to gatunek. W każdym bądź razie dobrze się obrabiał, ładnie się przycięło. No i teraz zostało tak, splanować jedną płaszczyznę, splanować drugą płaszczyznę. No ja już nie widzę tych porów, tych żerów. Wy na pewno widzicie, ja nie widzę. Ja już widzę ten materiał ładnie obrobiony i gotowy do wykonywania dalszych cięci. Najpierw teraz obrobię jeden bok, tamten drugi bok. Później zrobię kostkę, ładnie kwadrat na frezarce. Później szkołkuję, a później będę roztaczał, wyrobił detal taki, jak ma powstać z gumy. No tutaj przygotowałem sobie na pokaz nóż. Normalnie nóż powinien być założony w ten sposób. To jest duży nóż, 25×25, ale wejdzie do mojej frezarki, przepraszam, tokarki, bo sfrezowałem sobie 2 mm. On ma 25×25, a ja zrobiłem go na 23. No, ale chodzi o to, że założyłem... Widać ten nóż, gdzie on się schował. Tu widzicie ten nóż. To ten nóż, ten, który tak dużo pracuje, dużo roboty zrobił, on jest założony inaczej, tak jakby założony jak wytaczak. Chodzi o to, żeby mi nie uderzył o, tu o tą krawędź tej szczęki. Ale tutaj sobie zaznaczyłem, nie tą kreskę, oczywiście wytrę sobie jeszcze za pamięci, żeby się nie pomylić. Widzicie, bo tu była stara kreska. I do tej kreski tu będę sobie cofał i tutaj do zera. O, i wtedy ten nóż mi tutaj nie uderzy. Tutaj także mam zablokowany ten suport, żeby się nie odsuwał, żeby nie toczyło mi stożka. No i szufladka tutaj jest odsunięta, odpowiednia, tu wszystko na zderzaku jest ustawione. No i to wszystko ładnie się będzie obrabiać. Ja już zacząłem tutaj, ustawiłem, bo widzicie, zabiera 3 boki, ale tu nie ma znaczenia, bo to jest 25 mm grubości. Ja potrzebuję 10, a resztę to będzie wzmocnienie ścianki. Także teraz zapraszam na film, popatrzcie sobie chwilę i zobaczycie, jak to fajnie będzie sobie szło.
No, te kostki przedtem wyglądały tak. To są kawałki, ścinki od tych kostek. Tutaj jest po palniku. Tutaj, gdzie je przecinałem, zaczynałem przecinać, to najpierw zrobiłem szlifierką kątową, żeby piła nie szła po tym palniku. No i później piłą przeciąłem do końca. Tylko jeden kawałek to chyba nie jest od tego, ale to chodzi o to, że coś takiego nieraz obetnie się 5 mm, to idzie już do huty. To też już do huty, a to jeszcze zostanie. Jeszcze zobaczymy, co z tego zrobimy. To już też będzie huta. Tu jeszcze kawałek zostanie. Ten to już pójdzie do huty, bo a nie wiadomo, czy to frezować, czy nie. No i zobaczcie, z takiej kosteczki zrobione coś takiego. No, no akurat nie z tej, no bo ta jeszcze jest, leży cała, ale też prawdopodobnie będzie wykorzystana. Tu widzicie, już dwie kostki są połączone, już są prawie, forma prawie gotowa. Teraz trzeba tylko wszystkie boki obrównać, żeby wszystkie miały równe płaszczyzny. Nieważny jest wymiar, bo tu już nie ma żadnej tolerancji. Ważne, żeby później był tylko kwadrat, żebym miał mógł dobrze sobie w uchwycie na to kartę złapać. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.